Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w The Crackpad Show. No i właśnie, bo mówiłem ostatnio, o, weźmy teraz królika, bo jeszcze nie biegaliśmy. Mówiłem ostatnio, że... I medyka, o, cyk. Że... O, to takie lobuje trochę. A co to w ogóle? Granat, lobogranat. No dobra, rozumiem, czyli można strzelać przez przeszkody. Właśnie, mówiłem ostatnio, że będziemy grać jeszcze drugi poziom, żeby sobie pofarmić te trofeum, ale obejrzałem sobie tak przy robieniu tego ostatniego odcinka jeszcze raz te filmiki i tam w sumie no niedaleko blisko byliśmy, żeby pokonać tego kreta, tak naprawdę jakieś głupie uniki moje czy peszek sprawił, że go nie pokonaliśmy, dlatego myślę, że będziemy próbować tego kreta jednak. Krecicho, zdzicho. No dobra, co mamy na początek? Kolczasta skóra, odrzut. I będzie odrzut. Jakoś tam do tej kolczastej skóry nie jestem przekonany, szczerze powiedziawszy. Oj, atuty. Broń. Przedmiot. Przedmiot, broń, atut. Ojej, idziemy tą ścieżką. Będziemy mieli aż trzy atuty tutaj. Oho, jak będziemy tak... Jezu, ale ta broń jest głupia. No, kolczasta skóra, a propos. I co, dotykając wroga zadajesz mu obrażenia. Pamiętaj o tym, że to nie chroni przed obrażeniami ciebie. No właśnie, to jest durne, bo i tak my dostaniemy obrażenia, nie? I kurde, zobaczcie, bo muszę już się bandażować. No i co, już bandaża nie mam. No to dobrze, że mamy przedmioty po drodze. Ale mamy też kolejny atut, będziemy mnie tutaj mieli. Ale ta broń jest durna. Ona jest fajna, jeżeli się ukrywiecie za murkiem, nie? Oho, tu mnie ktoś chciał załatwić. No ale kurczę, jak ona leci wolno, zanim cokolwiek zdąży zrobić, to ten już zdąży odejść. Dobra, jakoś poszło. Co tu mamy? Większe obrażenia. O, i to mi się podoba. Nareszcie jakiś porządny atut. Panie królik, gdzie mam podobną broń? Mało Jezu, nareszcie. Tylko, że jeżeli... O ile w ogóle przeżyjemy tutaj te... Ciak i ciak. No nie. No nie. Już nie mam połowy hapsów. Masakra! Dajcie mi jakąś inną broń. Działał. Pociski eksplodują po kontakcie. Okej, tylko że strasznie długo się ładuje. Dobra, idziemy na kolejny przedmiot. Znaczy, no, w tej grze
W sumie ta broń by była elegancka na bossa. Eksplozja. Wyzwala spod twoich stóp eksplozja, która zadaje obrażenia wrogom. Nikt tego nie zna, nikt nie zna jej prawdziwego źródła, ale częsty prysznic by ci nie zaszkodził. Okej. Mamy tylko wrogów. To tak cienko, bo tutaj nic nie dostaniemy fajnego. Oj, dobra. Ta kula mi się podoba, Gilardo. Ona jest, tak jak mówiłem, rzadko można ją użyć. Dobra, zobaczymy tutaj, bo tu jeszcze jakiś przedmiot mogę dostać. Właśnie, zobaczymy, jak to działa. Aha, dobra. Czyli to tylko jak jestem blisko. No nie! Ja teraz nawet nie mogę, kurde, do bossa przejść. Co się dzieje? Chyba jeszcze raz królik. Ja nie chcę medyka, ja nie chcę tego lobogranatu. Nawet nie mogłem... Nawet mnie nie stać na ulepszenia, o co tu chodzi? Dobra, sprawdzimy twardziela ze śrutową. Może jednak spróbujemy ten drugiego, żeby odblokować sobie tych. Kolczasta skóra? Nie, wielkie kule. No to byś jest lepsze, moim zdaniem, niż ta kolczasta skóra o wiele. Tu będziemy mieli dwa atuty, tutaj też dwa atuty. Ja mamy broń, tu mamy broń i tu jeszcze trzeci atut. Dobra, myślę, że tu będzie lepiej. Co to mamy? Trucizna. Tak, chcemy. Idziemy dalej, wrogowie. Pięknie. Win. Kill them all. O! Hej, to można zepsuć. Atut. Kolejny atut. To co lubię najbardziej. O, aż tak daleko? Chodź. A, ominął. Skubany. Pięknie. Atak łańcuchowy. Aha, to przeskakuje na następnego. Pociski odbijają się między wrogami. To spoko. Pociski próbują podążać za twoim celem. To jest spoko przy robieniu tych planszy, tylko że na bossa by było to lepsze, nie?
Dobra, ja się będę przygotował na bossa, bo tak to jesteśmy w stanie zrobić tych wrogów. A jeszcze dostaniemy jakąś fajną broń. Jak będą te naprowadzały się pociski, no to będzie świetne. Dzień dobry. Szukam wrogów. O, jest. Ej, co? A, to ten misiek, kurde. Nie zauważyłem, że mnie dziabnąć chciał. Broń? A, to już mieliśmy. Dobra, ale jak to będzie jeszcze naprowadzające, to może być świetne. Zobaczymy, jak to działa. Okej, okay. To jest fajne, bo to nie dość, że się ma naprowadzać teoretycznie. Dodatkowy strzał. O, dodatkowy pocisk w trakcie ataku. No nie, no to jest świetne. Przecież to jest świetne. Jezu, czemu ja nie dostawałem na tych? Przedmioty? Nie, bo mamy. Idziemy do sklepu, zobaczyć, czy coś za lajki kupimy fajnego. Aura wzmacniająca. Nie, to na pewno bym sobie kupił. Maszynka do mięsa. Ciska we wrogów flakami. Straszne syf i mnóstwo zabawy. Tylko nie myśl o tym, skąd wzięły się naboje. Broń niespodzianka. Tam jest tej śrutówki. Co to? O, szalona śrutówka. To mogę sprzedać tą śrutówkę? Nie. To spadaj, nie, za darmo ci na pewno nie dam. To jest dobre, to mi się podoba. Wrogowie, trudniejsza wersja. Idziemy ze nową super śrutówką. Idziemy po lajki. A ty zostawiłeś już swoją łapkę w góry? O nie! Dobra, 145... O Jezu, ale krzyki! Zobaczymy tutaj broń jeszcze, jakąś dostaniemy fajną może. Chociaż kurde, mam w tym momencie bardzo fajne bronie. To jest kurde, ta broń jest genialna. Talizman. Potężny, ale spowalnia twój ruch. Bez tego. O kurde. Złota spluwa. Nie, dziękuję. Broń mi niespodzianka. Kusza. Kusza była świetna. Z tego co pamiętam. A zobaczmy tu. Działo bowlinga. Aha, to mieliśmy już z tą kulą. Kurde, tylko to na bossa to by było świetne.
Tym bardziej, że dwie kule mam teraz. Dobra. Sprzedaj. A właśnie, mogę sprzedać to działko. Bo się teraz zastanawiam, czy ja... Czy mi zostają te lajki, co ja tutaj mam? Nie pamiętam teraz, cholera. Dobra, idziemy na bossa. Z kulami. Zmulona świnia. Dobrze. Łatwo. Nie no, ale z takim sprzętem to ja tutaj kurde easy. Będziemy, chociaż będziemy mieli trofeum. Zostało lajków, właśnie. I to nam też podlicza, ile zostało lajków do punktacji. Czyli będziemy mieli też, więc dobra, czyli nie trzeba wydawać wszystkich lajków, to na pewno, dobra. Królik nam świetnie poszedł. Tak więc weźmiemy królika, weźmiemy sponsorów. Ile mamy? Dwa trofeum. I teraz tak. Osłabienie szczelców. Wrogowie atakujący z dystansu mają mniej zdrowia. W zwarciu mają mniej zdrowia. I zwiększa szansę na sprzedaże w sklepie. Zwiększa cenę. Ja bym to dał. A co dalej jest? Nadziani bossowie. Minibossowie upuszczają dodatkową nagrodę. A my mamy jakieś tu minibossów? Nie mamy chyba jeszcze minibossów. To może w tych późniejszych etapach. Oki. Idziemy sobie ulepszyć sprzęcicho. Zdzicho ulepsza sprzęcicho. Pociski zadają obszarowe obrażenia. To jest super. Wymienia ci szkła kontaktowe na lepsze, więc... Zasięg większy. Nie będzie. To. Czasami paraliżuje wrogów. A to są te podstawowe bronie tych. Dobra, weźmy tego, bo teraz gramy nie inżynierem, tylko twardzielem. Pociski zadają obszarowe. Wymienia ciężko. Aha, czyli to albo to. Czyli weźmy teraz to, bo tu jest i to jest na poziomie trzecim. Dobra. Cicho, boom, boom. W ogóle nie wykorzystałem tych swoich umiejek. Dobra, myślę, że jeszcze raz sobie zrobimy świniaka co najmniej. Naprowadzenie. Pociski podążają, stalowe buty dają odporność na pułapki. Okej, czyli mogę chodzić po pułapkach i mi nic nie zrobią. To by było to fajne. Tu byśmy mieli atuty, tylko że tu mamy broń. I atut tutaj też później, albo broń. Zależy jak pójdziemy. A tu też jest broń. Dobra, ja bym poszedł jednak tą ścieżką. The Crackpit Show. Patrz, jak to działa. A, faktycznie. Łatwo, jeszcze serducha mamy tutaj. Przedmiot. Ja nie wiem, czy go wezmę, bo przedmiotów tak jakoś rzadko używam. Choć i nie wiem, czy to czasem nie jest mój błąd. Lajki. O, mogę też rozwalać. Chyba, że na przykład... O, co to jest? Pole siłowe. Że zatrzymuje pociski wrogów. A ile tego mamy? 6. A tego mamy 5. I to na 8 sekund, a zaczepka na 6 sekund. Nieśmiertelność. To myślę, że pole siłowe jest lepsze niż nieśmiertelność. Broń czy atut? Atut. Mamy śrutówę, damy z nią radę. A atut się zawsze przyda. O Jezus Maria, tak łatwo tracić serducho.
Obrażenia obszarowe. No dobra, no nie mamy wyboru. Zadają obrażenia obszarowe. Spoko. Cyk. Tak trochę średnio, że nie mamy wyboru na przykład czasami przy tych atutach, nie? Idziemy tutaj. Dzień dobry. Koniec. Łatwo. O, atut właśnie. Czynnik stresu. Po otrzymaniu obrażeń twój organizm... Aha, czyli kupę zostawiamy. Jak nas ktoś walnie. Ta kupa taka... Jeszcze nam się... Miałem to kilka, chyba za dwa razy już w tej grze, ale jakoś tak... Nie była jakieś tam... Specjalnie potrzebna. Wyście 10 lajków. Widownia piszczy z zachwytu. Dobra, bossa na trudniejszym. Idziemy z naszym śrutuwą. O, serducho, niam, niam. A ta śrutuwa jest fajna, jeszcze z tymi obrażeniami obszarowymi. To jest też super, bo one... Zobaczcie tutaj, o widzicie, prawie kurde na całą szerokość. O, aż kupę zrobiłem. Z tego wszystkiego. Lecimy po broń i później po atut. Oczywiście. Tiriri. Dzień dobry. Serducho. Ja mam skrzyneczkę z bronią. Miotacz śnieżek. Miota śnieżkami, które powalniają wrogów. A ile te śnieżki mają obrażenia? 15. Jakoś nie widzę w tym ratunku. Bo myślę, że nawet na bossa i tak będzie ta śrutówka lepsza niż... Łatwo. Serducho nawet jeszcze zostało. Odrzut. Odrzut odrzuca wrogów. Jak sama nazwa jest... Wielkie kule. O, ja bym wielkie kule lepiej wziął. Bum. Proszę bardzo. A jak wygląda to na tym? Taką śnieżką oberwać w czerep to... Musi boleć. Dobra, czyli co? Jeszcze czeka nas... A nie, już czeka nas tylko sklep. Ale nie będziemy wydawać na sklep, jak nie będziemy mieć ten. Czyli tak, mamy co? Karabin maszynowy. Czy to karabin, czy to maszyna? A my to co? Zwierzaki, czy tancerki? I działo lawowe... Lawowy? Lawowe, tak. W twoim kontakcie... W kontakcie z wrogiem tworzy płonący obszar. Hmm...
Zamień mi śrutówę na coś albo nie. Śrutówę będziemy zamieniać? Tutaj tam mamy później karabin, a to już jest boss. Ja bym zamienił to. Chociaż jak to zamienię, to nie będziemy mieli tego nawet sprzedać, nie? A teraz to kosztuje 112, a to nic nie kosztuje. Dobra, śrutówę zamienimy. Co ty mi dałeś? O! Ty mi dałeś lepszą śrutówę. Opłacało się. Dzięki. Zastanawiam, przedmiot nie biorę, bo mamy przedmiot fajny. Ale zamiast tego, co sprzedam mu, dzięki, albo karabin, albo działo lawowe. To ma 20 na trafienie, a to ma 7, tylko że pewnie to napierdziela szybko. A to płonie jeszcze. Dobra, sprawdzimy sobie działo lawowe. A to takim ulobem daje. Spróbujemy te działo lawowe, tylko jakoś tak nie jestem zadowolony z tego lobu. Ale nie wiem, może na świnie będzie dobre. Co ja zrobiłem? Idioto! Ej, te pole siłowe jest super. No nie, co ja robię? Mylą mi się przyciski. Zamiast strzelać to ja kurde... Ej, te pole siłowe jest naprawdę OP. Jakbym miał te pole siłowe na krecicha, to ja bym dał radę. Zobaczcie, czyli te lajki się przeliczają na sławę, a ta sławę właśnie wymieniamy później na ulepszenia. Dobra, czaję. Dobra, kulik był dla nas na razie szczęśliwy. Dobra, bierzemy tutaj. Na pewno weźmiemy to w zwarciu, żeby, bo tylko że z miejsca sprzedaż, to mnie to jest też dobre, bo zbieramy wtedy lajki, nie? Więcej. A teraz ostatnio sprzedawaliśmy broń. Ale na razie niech będzie to. Będziemy rundy sławy. Odblokowuję rundy sławy. To by było świetne. Bo rundy sławy... Bo jakby mamy sławy, to mamy też ulepszenia. O, mamy nawet 3 sławy, nie? Teraz. I co? Lobogranat możemy ulepszyć. Albo bumerang. Lobogranat to jest takie gówno. Lepszy bumerang. Możemy zwiększać częstotliwość strzału przy niskim zdrowiu. Albo truciznę lepszą. To jest świetne. Jakbym miał 3 zdrowia, to już bym napierdzielał ładnie pociskami, nie? Aura wzmacniająca. To jest fajne, to chociaż nie, no to jest też fajne na jednego, bo to 15% ci zwiększa i po ulepszeniu 30%. Ale to jest fajne, jak się gra z ekipą tutaj, nie? Bo to wszystkim zwiększa. A tu co? Pociski odbijają się między... O, to bym wziął sobie. Bierzemy twardziela, bo nam dobrze nim idzie. I co? Może na końcu w takim razie spróbujemy jeszcze raz krecicha. Krecicho, zdzicho. O, i już ładnie, tylko że się teraz zastanawiam. Większe obrażenia przy niskim zdrowiu. Kurde, to jest fajne i to jest fajne. Wezmę sobie obrażenia, żeby się już przygotować na ostatecznego bossa. Tu będę miał 2 bronie i atut. Tu będę miał atut.
A nie, czekajcie, bo tu też będę mógł zmienić. A nie, ale do latu tu nie dojdę. Czyli tu będę miał tylko jeden atut. Ale za to będę miał bronię. Tu będę miał atut. Atut. A tutaj atut, broń. Kurde, takie trochę... ciulowe te przejście. Zacznijmy chyba tutaj, bo tu mamy atut. Później dwie bronie, lajkacz. Dwa, trzy przedmioty. Kurde, nie potrzebne mi tyle przedmiotów. Jakieś takie... Te ścieżki jakieś takie mi nie pasują. Dzień dobry. Dobra. Jakoś poszło. Dawać mi atut. Dobra, stalowe buty, czyli no... Powiedzmy, przynajmniej nie zginą od kolców. My teraz w bronie. Żeby coś fajnego dostać. Dzień dobry. Kurde, ta śrutowa jest naprawdę fajna. Jak na podstawę. Generator fal uderzeniowych generuje wokół ciebie falę uderzeniową zadającą obrażenia pobliskim wrogom. Ale gunwo. Chociaż... Znaczy na bossa to... Czy to odbija pociski? Jakby to odbijało jeszcze pociski, to to by było świetne. Nie, to by było nawet OP wtedy. To raczej nie odbijało pocisku, bo to by było zbyt OP. Ale sprawdzimy to. No, nie odbija pocisków. Dobra, gówno. Czyli gówno. Jednym z niezdecydowanych granat. Dobra, czyli ja wolę ten... Zdecydowanie wolę niezdecydowany granat. Ale weźmiemy go chyba za śrutówę. Nie za śrutówę. Weźmiemy za to gówno. Idziemy na lajkacze. Lajki, dajcie lajki. Wiecie co? Chyba ta śrutowa jest lepsza niż ten niezdecydowany granat. Czyli dostałem dwie bronie, które są gunwem. Jednym słowem zeskamowali mnie. I znowu krecicha nie zrobię przez to. Dobra. Łatwo. Przedmiot. Właśnie, bo ja nie użyłam tych swoich przedmiotów, ale jakby mi się trafiło te pole siłowe. Pole siłowe. O, co to? Zostawia na ziemi... elektryzującą minę ogłusza wroga, który na nią nadepnie. Ale gunwo. Dzień dobry. Ja przyszłem po jakiś porządny przedmiot. No jak? Myślałem, że to nie sięgnie na mnie. Ale te serduszka bardzo rzadko wypadają. Działko. Spoko, ale to nie tutaj. Powinny te klasy być zrobione, te jakoś takie
że faktycznie mają jakiś taki atut swój. Ale taki autentycznie unikalny, nie? I taki stały, powiedzmy. Nie, że to jakiś daje tylko przedmiot specjalny. Dobra. Łatwo. Tak łatwo prawie straciłem wszystkie serducha. Kurde, będę musiał kupić serducha. No i broń przede wszystkim jakimś, mam nadzieję, że jakieś będzie fajna, bo tu ja mam takie gówna. O nie. Dobra. Apteczka. Wiecie co jest dobre? Że ja będę mógł tą apteczkę zużyć teraz, żeby się leczyć i z powrotem weźmiemy to. Na tyle to jest dobry przedmiot. Dobra, dzień dobry. Pole siłowe, tiri-ri-ri. Ej, chcesz się zamienić? Nie, może ja bym... Czekajcie, bo to jest przedmiot, to jest atut. Obrażenia obszarowe, ale to nam nie, na bossa niepotrzebne. Maszynka. Ale spróbujmy się pewnie z nim zamienić. Co ty nam dasz? O nie. Dobra, możemy to sprzedać. Ok. Wystarczy nas. Mamy pełno tych. Dobra, czyli kupujemy tak. Pole siłowe. To na pewno. I spróbujemy maszynkę do mięsa. Nie wiem, jak to działa. Ole gunwo. Ile to ma obrażeń? 15. O Jezus. Nie wiem, czy to nie będzie lepsze. Mamy fajnie, mamy pole siłowe, ale mamy takie gówniane bronie, że... Krecisko. Nakopię ci w dupisko. Żartowałem. Żartowałem, nie złość się tak. O Jezus Maria. No po co wyskakujesz z tego? No ja z tą bronią nie dam rady. Ej, jak ja oberwałem? Jak możliwe, że ja oberwałem? Dlaczego? No nie, ja z tą bronią nie dam rady. Przecież ja tutaj nawalam w niego. Oh no. Dopiero połowę hapsów. No co? To pole siłowe nie działa tak jak powinno. No nie. Jest źle.
Jest źle. Dobra, ale dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie lajka, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że wtedy trafię na jakąś lepszą broń. Nara!